Choć może nie tej skali co siatkarze, problemy finansowe, jak się okazuje, dotknęły również wieluńskich piłkarzy. Na szczęście zarząd klubu na czele z prezesem Zenonem Rybakiem stara się jak może, by problemy rozwikłać i drużyna seniorów wystartowała w trzeciej lidze, do której przed miesiącem awansowała. Wszyscy wiemy doskonale, jaka jest sytuacja w mieście. Rozchorował się pan burmistrz, na dodatek również pani wiceburmistrz. Pismo złożyliśmy, do tej pory nie mamy żadnej odpowiedzi, ale myślę, że wkrótce się to wyjaśni. W dużej mierze uzależnia pan od tego, jakie będą dotacje z miasta na sytuację w klubie, tak? Oczywiście, że tak. No, jeżeli miasto da nam pieniążki, to od sponsorów mam zagwarantowane również pieniążki. Także... No myślę, że nie będzie tak źle. Myślę, że wszystko się ułoży. Jeżeli chodzi o sponsorów, to część ludzi zadeklarowała się już jakieś tam kwoty. Nie będę mówił, jakie to są kwoty. Z częścioma ludźmi rozmawiamy, z firmami. Wiemy wszyscy, że do pomocy mam w tej chwili panią Iwonkę Karasiak i pana Wiesia Dworaka. Pomagają mi bardzo i myślę, że będzie jak najlepiej. Czy ta sytuacja finansowa, powiedzmy, w dużej mierze ma jakikolwiek wpływ na przygotowania drużyny do inauguracji trzecioligowego sezonu? No wszyscy wiemy, że dzisiaj nikt nie gra za darmo. Wszyscy chcą jakieś tam pieniążki. Tym bardziej, że zrobiliśmy awans do trzeciej ligi i wszyscy chłopcy, ci co mieli jakieś tam pieniądze, wszyscy chcą jakąś tam podwyżkę. Na dzień dzisiejszy nie mogę im nic obiecać, no bo tak naprawdę to nic nie wiem. Czy oni uzależniają właśnie swoje pozostanie w klubie od tego, czy cokolwiek dostaną, czy nie? Czy oni już wszyscy powiedzieli, że bez względu na to, co będzie, to czy jest taka grupa zawodników, która nie uzależnia i na pewno zostanie? Na dzień dzisiejszy wszyscy ci, co tutaj dzisiaj grają, to wszyscy w Wieluniu zostawają. Dobrze wiemy, że odszedł Paweł Gierak, który jest w Kluczborku, no i odszedł Maczurek, który już jest zawodnikiem Śląska Wrocław. Czy można dzisiaj na 100% powiedzieć, że 15 sierpnia WKS rozegra mecz z Mazurem Karczew? No oczywiście. W środę już zgłosiliśmy się do rozgrywek i nie ma takiej opcji, żebyśmy nie zagrali. Drużyna rozgrywa jednocześnie mecze sparingowe i choć drugi z nich również przegrała, na rozdzieranie szat jest stanowczo za wcześnie. Trener WKS gry towarzyskie traktuje bowiem bardziej jako okazję do przetestowania nowych graczy niż zademonstrowania formy na danym etapie przygotowań. Kilka dni temu straciłeś asystenta, chciałem powiedzieć, ale chyba lepiej będzie partnera z duetu trenerskiego. Jak przyjąłeś odejście Tomka Jaworskiego do innego klubu? Znaczy Tomek pierwszy co zadzwonił do mnie i powiedział, że on dostał propozycję, ale on zostaje tutaj, jest lojalny. To ja go wypchnąłem, że tak można powiedzieć, do Kleszczowa. Dostał szansę, którą mam nadzieję wykorzysta. Tomek jest naprawdę dobrym fachowcem i myślę, że znakomicie sobie tam poradzi. Myślałeś, żeby zastąpić go kimś? Potrzebujesz asystenta czy drugiego człowieka do duetu trenerskiego? Znaczy, ja powiem tak, tutaj jest potrzebny asystent, tu jest potrzebny trener bramkarzy, tu przydałby się masażysta. No trochę tutaj jest tych pozycji do obsadzenia. Na to nas, myślę, nie stać i myślę, że nikogo tutaj nie będzie. 2 tygodnie minęły od zebrania walnego wyborczego w WKS-ie. Targały to pewne wątpliwości i już wszystko jest postawiane finansowo, organizacyjnie w klubie, że już nie masz wątpliwości, czy może coś się zmienia na lepsze w klubie, jak to wygląda? Znaczy, no na razie to wszystko jest takie na słowo, powiedzmy, prawda? No, jesteśmy do tych rozgrywek zgłoszeni. Na razie ta kadra wygląda, jak wygląda. No, trochę to wszystko późno, bo ani nie mamy żadnej deklaracji z miasta, ani tutaj ze sponsorami, no co prawda trochę się to wszystko wyjaśnia, ale zostało już mało czasu i ci zawodnicy, których powinniśmy pozyskać już wcześniej, oni już gdzieś tam są w klubach i jest ciężko. Przejdźmy może właśnie do konkretów, jeśli chodzi o skład. Już wiadomo na pewno, kogo nie zobaczymy w drużynie i jak wyglądają te poszukiwania ich następców. No na pewno nie zobaczymy Pawła Gieraka, który jest w Kluczborku. Na pewno nie zobaczymy Daniela Maczurka, który jest już w młodej ekstraklasie w Śląsku Wrocław. Nie wiem, kto jeszcze z tych... zakończył karierę Marcin Dwornik. Kusza Szymona nie widzieliśmy. Kusza, który też... Marcina Demczyka dzisiaj nie widzieliśmy. Nie? Marcina nie ma, ale Marcin jest chory, dlatego dzisiaj nie był. Marcin będzie z nami. A jak wyglądają właśnie poszukiwania następców? No już niekoniecznie jeśli chodzi o nazwiska, ale właśnie czy już masz kogoś i czy daleko jest? No powiem tak, szukamy, cały czas szukamy. Ja mam nadzieję, że już tutaj na środę na sparing z Kalisją będziemy mieli, no mam nadzieję, kilku takich zawodników lepszych do grania, ale no zobaczymy, jakieś tam rozmowy są prowadzone. Ja chciałbym w przyszłym tygodniu
po tym sparingu z Kalisią i w sobotę z... Ojejku, z kim my gramy? Z Namysłowem, zamknąć kadrę tak, żebyśmy te ostatnie 2,5 tygodnia przygotowali się już taką kadrą, która będzie na trzecią ligę. Sparingi właśnie temu służą, że nie tylko możesz ocenić, jak gra drużyna na danym etapie przygotowania, ale właśnie jak oceniasz przydatność poszczególnych tych testowanych zawodników. Czy dzisiejsze zawody coś ci dały do myślenia? Znaczy ja jedynie co mogę powiedzieć to o Jakubie Grodzkim, bo on jest z nami od początku. On grał w jednym meczu, gra teraz w drugim meczu i w miarę wygląda to pozytywnie. Natomiast co do reszty, no to Grzesiek Dajczak też jest od początku, ale więcej nie trenował niż trenował. Dagrał dzisiaj krótko, złapał kontuzję, także tu nie mogę nic powiedzieć. No, chłopak, który był w drugiej połowie na lewej stronie, na lewej obronie, to jest młody chłopak z SMS-u, młodzieżowiec, no, ale też zagrał tylko połowę, ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć po 45 minutach.